Tak czy siak, zaczynamy kolejny epicki challenge. Tym razem postanowimy znowu przejść przetrwanie na Fatmanie i spróbujemy zrobić kota apokalipsę. To zakończenie jest jedno z prostszych. Jakoś tak wyszło, że nie zrobiłem je ani razu. Weźmiemy do, jakby tutaj przejdziemy sobie na tym średnim poziomie trudności z losowym doborem członków. Zobaczymy, kogo mi dobierze w ogóle, żeby było śmiesznie. No i postaramy się zrobić, no i proszę, ładne połączenie, myślę, że jest git. I dużo tego. Dobra, no to tak, zaczynamy standardowo. Myślę, że tu nie ma co komplikować sprawy. Oczywiście odblokowaliśmy też ucieczkę. To jaką ucieczkę kończyliśmy? Ucieczkę radiowozem w dzień drugi, lol, naprawdę w dzień drugi można to uciec? Czy to po... nie, to pokazuje, że jest dzień drugi. To po prostu pokazuje, że jest dzień drugi. Dobra, nie było tematu. Można też uciec z tym, jakbyśmy po prostu trafili na ten moment. Jak klikniemy na kogoś chyba, to też się... O, można mu czapkę, można czapki zmieniać. Mamy, odblokowaliśmy też czapeczki. O, proszę zobaczyć, wszyscy mają czapki. I też mamy kilka skinów do pojedynczych rzeczy, nie wiem do których akurat. O, o, wyglądają teraz czadersko. Dobra, no nic. Ma się dobrze, bla, bla, bla. Nikogo to nie obchodzi, pierwszy dzień i tak nikomu nie jest. Na wyprawę oczywiście idziemy. Dobra, to jest, nie będziemy marnować apteczki na takie głupoty. Karty, coś jeszcze, no coś tam było. No nic, mamy w każdym razie fajne kapelusze, to na pewno. W te pierwsze dni nic się ogólnie nie dzieje, oni nawet widzicie są trochę spragnieni, ale w sumie trochę też zmęczeni są, ale w sumie nic poza tym. Mary Jane idzie na wyprawkę, bierze tutaj ze sobą walizeczkę. No i Mary Jane, no liczę na to, że no wrócisz z towarami. A latarki, kart amunicji. Aha, dobra, no to jest kilka rzeczy, ale ich akurat nie mam. No trudno. No i ona się wyprawia na zewnątrz. Oni jeszcze są odwodnieni, ale nakarmimy ich dopiero 5 dnia. A, radio jeszcze mam. No dobra. No to mamy kilka skinów, odblokowaliśmy odprzednio. Radio. Nie, radio chyba nie. Na pewno bla bla bla. Dobra. Są odwodnieni. Myk. Oraz myślę, diety. Coś chcą, żebyśmy im dali. No dobra, dajmy im to, może się oddzięczą, nie pamiętam. Faktycznie wtedy jest uczulony kitku, lecz tylko sprawi, że będzie tylko częściej chorował. No to nie jest to jakiś problem. I dostaliśmy mapę, więc na jak miło, że od Manley dostaliśmy mapę. Czujemy się z tym całkiem ok. Oczywiście posłuchajmy radyjka. Czekamy w sumie na gościa z workiem od kota, żeby zrobić kota apokalipsę. No chyba, że wyjdzie jakieś inne zakończenie przez przypadek. Ale dzisiaj robimy kota apokalipsę, bo w końcu jakoś tak wyszło, że tego nigdy nie zrobiliśmy. No a chciałbym to zrobić, co nie? Bo to jest fajne, ciekawe zakończenie. No dużo jest innych zakończeń, które chciałem zrobić, ale nie wychodziły nam po prostu. Good, good. Bunkra zabogata grupa ludzi? Nie. Bo oni stwierdzą, że jesteśmy za bogaci i nas okradną. Grupa ludzi. A właśnie, tam był jakiś challenge, żeby klikać 2 razy w radio i 4 razy tam kolejnego dnia. Zapomniałem o tym, muszę o tym pamiętać. Coś tam, ktoś mi pisał, że 2 razy kliknąć w radio podczas 2 dnia i tam ileś razy podczas 4, tak? Czy jakoś tak? Czy 7? Chyba 7 4 razy. No to nie, no zapomniałem o tym. Pragnienie, wygłodzenie 1 dnia, to chilling. Wróciła... Aha, Mary Jane umarła. Umarła? Już umarła? Z kim ja pracować muszę? To ja pisałem. 3 dnia 3. 4 7. Z kim ja? Niewiarygodne. To jest wątek z piesełem, ale dzisiaj robimy z kotełem. I tak nie mam latarki. W 7. No dobra, to już za późno, bo jak zwykle się rozpędziłem. No dobra, odwodnienie, pierwsze odwodnienie, odwodnienie chyba pierwsze. Ech.
To dawaj, Ted, może ty pójdziesz na wyprawę. Masz mapę, może się nie zgubisz łaskawie, jak będzie Ted. Chodźmy zobaczyć, na środku jest faktycznie szkoła. Jak będzie Ted? Zgubisz się, Ted? Dobra, wyruszył Ted, odwodnienie. No dobra, dajmy jej. Ktoś bardzo poważnie przykłada się do pukania we włas. Czy chcemy otwierać? Oczywiście, że tak. Co może się złego stać, prawda, czaty? Na przykład możemy zachorować. Takie rzeczy się zdarzają. Nic się nie da zrobić. No, zachorowaliśmy, to zachorowaliśmy. Nie ma co drążyć tematu. Wiadomo, coś było ryzykowne. No i super. No, zdarza się. W naszej zupie, w naszej wodzie możemy przyjąć, że niektóre wciąż wracają. Musimy... Dobra. Zabijmy pająki, bo i tak nie ma Mary Jane, która zamieniłaby się w mutanta. Jedną wodę znaleźliśmy dodatkową. Pewnie Ted nie wróci. No, znając jego umiejętności przetrwania, to pewnie nie. Ja nie wiem, jak to jest. Jak zaczynałem grać tą grę, to miałem wrażenie, że jakoś tak wszyscy wracają, taki chillout. Wiecie, najwyższy poziom trudności, nigdy nie było problemu, a teraz ja nie wiem, co się stało. Gra z czasem jakaś taka utrudniona się zrobiła, niewyobrażalnie trudna. Nie, to nieistotne. A ja chciałem zrobić wszystkie zakończenia, nie wiem, czy damy radę. Szczerze mówiąc, patrząc na to, jak nam idzie. Choroba, odwodnienie. Odwodnienie pierwszego dnia dopiero. A pije się drugiego tak naprawdę, więc chill out. Jeden dzień może być odwodniona przecież. Gra dawała ci fory, no chyba bardzo dawała mi fory. Dobra, nasz wentylator trafił płuca, ale i tak jesteśmy chorzy. Więc absolutnie nic to nie zmienia w naszym przypadku. Taka jest prawda, nic to absolutnie nie zmienia. I tak jesteśmy chorzy, więc... No cóż, życie takie, życia jest nowelą. O, Ted wrócił, no i kozaczek. Siema, Ted. Co tam ciekawego przyniosłeś? I zobaczcie, gdzie był. O, czy to człowiek na rowery? Nie, to lotniczy zrzut za pasami. Ojeju, nie trafiliśmy do szkoły na środku. Co za przypadek. No cóż. Nie, żebym się zdziwił, ale dużo rzeczy znaleźliśmy fajnych. Więc można powiedzieć, że to był udany skok. O, dziękuję ci, Kuba Buba, kremowa za 11 złociszy. Dzięki wielkie. Czy idziemy na wyprawę? Myślę, że na razie nie. Odpuśćmy sobie wyprawy. Dziękuję ci za taki piękny ten donejcik. Bla, bla, bla. Wygłodzenie. Wygłodzenie. Next. Tom, tom, tom. Masz wodę. Mamy dużo wody, trzymaj. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Musieli, żeby przetrwać 111 dni, chyba byśmy musieli bardzo ostrożnie do czegokolwiek podchodzić. Jednak to jest praktycznie pierwszy dzień odwodnienia. Wydaje mi się, że ciężko jest przetrwać 111 dni. Po prostu jest ciężko przetrwać. Nie wiem, nie wiem sam. Powiem ci, powiem wam. Nie, nie wiem jak, nie wiem jak. Przyskałem za nie godzin cisza w wenterze. Dajcie spokój z tym radiem. Nie majstrujcie przy nim, bo tylko go popsujecie.
Zmęczenie, odwodnienie. Odwodnienie. Teraz już im damy wodę, żeby sobie coś się napili. Hazardzista przyszedł. Kiedy Back for Blood? Jak to się mówi? Nie wiem. Bla, bla, bla. Wygłodzenie, masz tu jedzonko. W imię wolności, aj, to nie otwieramy, mamy dużo rzeczy. Do której live tak mniej więcej? Jak to się mówi? Nie wiem, eksponder. Nie mam pojęcia. Choroba, wygłodzenie, masz jedzonko, byczku. Nie mamy i tak latarki, więc jolo, lecimy dalej. Czułeś kiedykolwiek wypalenie zawodowe? Oczywiście, że tak. bla, bla, bla. Pragnienie, głód, choroba, pragnienie, głód, strudzenie. Nuda, dobra, tam jakiś telefon dzwoni po drugiej stronie. To nas też nie rusza, nie obchodzi nas to. Robimy dzisiaj kota kopalipsę. Do której live tak mniej więcej? A to pytam, odpowiadałem już na to pytanie. Ła, odwodniona. Ale pierwszy dzień odwodnienia. To luz. Otwórzmy sejwik za ścianą. W końcu co może się złego stać? Stoi na 7 dni. Robi wszystkie wątki o przetrwaniu, na przykład z kotem albo z radiem. Wtedy wątki wchodzą i przedłużają twoje życie. Im więcej wątków, tym łatwiej przeżyć. A później w wojsku nie otwierasz. Do kota nie wychodzisz i przedłużasz sobie grę. Okej, okay, ciekawy protip. Czyli generalnie każdy wątek przedłuża mi grę. Dobrze wiedzieć. No widzicie. No to to jest dobry tip. Z tym, że ten. Brady, zawsze gdy czuję wypełnienie zawodowe, to otwiera Arnolda. Dokładnie, wy mnie to znacie. No, a to ciekawy protip, żeby zrobić 111 dni, wygłodzenie. Dobra, dajmy jedzenie, niech ma. Jasne, zbadajmy, co może się złego stać w końcu, co nie? Bydlak? Bydlak śmierdziel? Nawet nie popsuł siekiery nawet. A no tak, przecież oni mogą nas pogryźć. No trudno, najwyżej będziemy ranni. Wygłodzenie, ale dobra, mamy mamy apteczkę, więc chill. Się wyleczy. Nie otwierajmy żadnych walizek, które znajdujemy może na progu. Harność spuchy, harność spuchy. Głód, pragnienie. Pragnienie, głód. Głód, pragnienie. Czyli nic ciekawego. Dobra. Jolo, idź, idź ten. On chyba tam, była ten wątek, że on chyba wpadnie na grilla do sąsiadów ogólnie. Czyli rozumiem, żeby przetrwać 111 dni, trzeba brać w jak największej wątkach, tak? Okej, okay, kumam. Mogliśmy po prostu stąd wyjechać, no. Ted ruszył na powierzchnię. Dajmy odwodnienie, niech będzie jej. O! Proszę bardzo, i mamy kitka. No i zaczyna się wątek z kocią apokalipsą. Żeby kot była kocia apokalipsą, musimy po prostu doprowadzić do tego, żeby tam zignorować tego naukowca ile razy się tam da. Strudzenie, wygłodzenie. Jakiś gryzoń. No dobra, zastrzelmy typiarza. Najwyżej broń sobie popsujemy.
No, wyjątkowo nie popsuliśmy sobie broni. Jest już martwe, kozak. Strudzenie, głód. Tak, chodźmy go poszukać, znajdziemy go narąbanego przed bunkrem. 60 perces, może kiedyś zagram. No, znaleźliśmy tego, znaleźliśmy Teda. Dwie zupy gratis, kozacko. Ale kotu chyba i tak trzeba otworzyć, bo to on sam przychodzi. W sensie chyba trzeba zrobić ten wątek z naukowcem, żeby on do ciebie pukał i mu nie otwierasz po prostu. Głód, odwodnienie. Chociaż to jest chyba pierwsze odwodnienie dopiero, to zostawmy to ją w spokoju. Radio? Żałosny przedmiot za 4 wody? Oczywiście, że tak. No i mamy dużo zapasów nawet. Muszę przyznać. A chcesz się zagrać 60 parces, mówisz? To musiałaby być niezła gierka. Tu. Nie. Nie chcemy tego zakończenia. No super, rozchorował się stary. A nie, bo ma uczulenie, przypominamy sobie. Kocią sierść ma alergię, faktycznie. No trudno. Nie obchodzi to nikogo. Dobra, dajmy im mapę, bo oni nam zazwyczaj coś dają. No to jest 60 sekund, ale w kosmosie, mówisz? Harmonijkę dostaliśmy, fajnie. Dobra, nic ci nie jest, Tedzix. Dobra, sprawdź to, Dolores, może coś fajnego będzie. O proszę, jakie fajne rzeczy znaleźliśmy. Bardzo dobry run, gdyby nie fakt, że chcę go skończyć akurat trochę szybciej niż normalnie. Dobra, broń się prawdopodobnie popsuje, ale trudno. No niestety, czasami tak bywa, ale przynajmniej wygraliśmy. Puszki nie ukradli. Amunicji nie mamy. Miau. Kot chce nam coś powiedzieć, Charikov. Nie chcemy go śledzić. W sensie ten naukowiec w sumie i tak do nas przyjdzie prędzej czy później, bo on do nas po prostu przyjdzie. To jest, nie da się tego uniknąć. Ale to wymaga czasu. Głód, pragnienie. Dobra, tu nic istotnego. Maska przeciwgazowa. Dobra, użyjmy to, bo to powoduje, że nie zachorujemy chyba. No, on jak wyzdrowiał, lol. Dziwne. Tak po prostu wyzdrowiałeś? Nice. Nie znałem twoich super umiejętności. Pewnie zachorujemy, albo coś rozwali, ale sprawdźmy to. Coś rozwalił? A nie, jedna puszka. No i kozaczek.
Wygłodzenie, dajmy jeść. Lećmy dalej, na wyprawę nie idziemy. O, to jest właśnie naukowiec Szarikow, ale też mu nie będziemy pomagać, bo on wysyła nas w kosmos, tego zakończenia nie chcemy. Robimy kociem apokalipsę, to jest bardzo fajne zakończenie. Nawet dobrze idzie z takim rozstawieniem, co nie? W sensie, jest nas tylko dwójka, prawie nic nie jemy, całkiem zgrabnie. Niech mają te zapasy. Całkiem wiecie, fajnie, fajnie ten. No mówię, Ted się wyleczył. Ale może udałoby nam się coś złapać za pomocą tej starej walizki. Powiem tak, nigdy tego nie miałem. Próbujemy oczywiście, czy złapiemy jakieś gówno za pomocą walizki. Zobaczmy, czy uda się coś złapać. Chyba nie za bardzo. A jednak, radio złapaliśmy. Kurwa, to niezłe jaja. Radio za pomocą co? Z wody złapaliśmy radio. Łapiecie? Świetnie i cały czas działa. Świetne radio. Niezłe jaja tu widzę są. Tum, tum, tum. Masz jedzenie, nie narzekaj. To nie wiem, czy to nie jest też wątek, który pomógłby nam oszaleć tak całkowicie, dom wariatów. Czy żeby zrobić osiągnięcie dom wariatów, czaty, to wszyscy muszą, czyli czwórka musi być chora? Czy jak to się robi, czaty? Bo to też zastanawiające jest. Zastanawia mnie to bardzo. Jak to jest z tym domem wariatów, czaty? A zignorujmy to, zobaczymy co się stanie. Czy zaczniemy szaleć? Widać, że nic na nas to na razie nie zrobiło żadnego wrażenia. Całą rodziną, czyli ciężkie jest w sumie. Ale w sumie nic złego się nie stało ostatecznie. Dobra, okradanie małych dzieci? No, czuję, w tym przypadku nie ma siły, trzeba. No i miks, komiks podwalony. Czego nasi bohaterowie nie zrobią, żeby ukraść jakieś drobnostkę? Wszystko. Profesorek chce nam tutaj zaoferować wiadomo co, ale oczywiście mu nie dajemy, bo nie chcemy tego wątku, chcemy wątku z kotem, z kotełem. Ładny run poszedł, powiem wam. Jest już 50 dzień, a ostatnio chyba na 70, którym zginęliśmy. Oj, nie, nie, nie. Co go głaskałem, to ktoś zostawał ranny. Nie, bro, nie głaszczemy kitku. Co go głaskaliśmy, to się kończyło ten. Nie głaszczemy kitku. No, zawsze to się kończy raną śmiertelną. Zawsze to dajemy i to nigdy nic nie daje. Nie wiem, ten akwizytor jest totalnie bez sensu. Chyba. Tu, 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 tu. Tu. Tu, 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 tu. Tu. Tu, 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 tu. Tu. Właśnie, na święta był Garry Smod, byczku. Ale naprawdę 55 dzień, trzeba dwa razy dłużej przetrwać jeszcze. Więc nie jest tak łatwo.
Wygłodzenie. No dobra, wpuśćmy go. Chyba nie pamiętam, czy nam tam pomagał, czy nie, ale wpuśćmy tego Jima, kolegę naszego. Zobaczymy, czy wyjdziemy na tym na plusie. A, po prostu pogadaliśmy sobie z Jimem. Czyli nic konkretnego to nie zmieniło. Tu możemy wymienić zawodę, ale myślę, że nie. Ktoś puka, pewnie znowu ten gościu, co chce wodę. A my nie mamy wody, odwal się do nas, doktorku. Ostatniego dnia powinniśmy się zgodzić i wtedy on by do nas przychodził co jakiś czas. Zmykać na bambus, ale powiedzieliście mu. Ale mu powiedzieli. Pierwszy dzień odwodniona, dobra, wytrzyma. Dobra, zablokujmy Maś, bo i tak nie mam Mary Jane, żeby się zamieniła w mutanta. A szkoda. Odwodnienie, wygłodzenie też może być jeden dzień dodatkowy chyba. To zjadł zupę? Chyba Ted zjadł zupę. Oj, Ted zjadł zupę. Ted pokazał nam, gdzie schował zupę. Na szczęście nie miał czasu jej zjeść. Odstawiliśmy puszkę na miejsce, a Ted poszedł dostać się w kącie schronu. No, wyjaśniliśmy Tediksa. Drugich drzwi w naszym schronie. Nie mamy jak ich otworzyć. Niestety. Ciekawe, kiedy SCP będzie. Jak to się mówi? Nie wiem. No i teraz dajmy wygłodzenie. Zobaczmy, jak to pomoże. Heh. Why not? I tak radio jest nam do niczego już niepotrzebne. Więc zobaczmy, co nam w radiu zostanie powiedziane. W kosmosie, że się zgubiła. Nieźle. Głód, odwodnienie. A nie, to odwodnienie pierwszego stadium. To chilling. Czemu nie? Sprawdźmy, czy zostawiła jakieś zapasy w tym domku. Trzeba to zbadać. No i znaleźliśmy dwa puszki, więc w sumie spoko nawet. A idźcie Ted włam, co tam? Może coś fajnego tam będzie. Patrzcie, i 65 dzień, bardzo ładnie idzie ogólnie. No jak taki randomowy run, powiem wam. Dużo, mam wrażenie, że dużo lepiej niż ostatnio, jak się skupiliśmy mega. What? Teraz jest wygłodzenie. Ale to jest chyba pierwsza faza wygłodzenia. Nie pamiętam. Dobra, dam mu jedzenie, ma. Dziwaczne grzyby. Może nie tym razem.
Dobra, zobaczmy. Wygłodzenie. Wygłodzenie. Chociaż jakbyśmy przeczekali jeden dzień. Czy szykuje się powódź? Przecież nie mamy kamizelek ratunkowych ani łodzi. Łódź nie zmieściłaby się nawet do schronu. Musimy coś zrobić. Ratujmy nasz dobytek. O bogowie. No dobra, ratujmy, nie wiem, radio. Niech będzie. I reszta rzeczy popsutych. Taki pech. Chyba. No. Poszarpana, chociaż poszarpana mapa teoretycznie powinna się sprawdzić, taka sprawda. Wygłodzenie. Wygłodzenie. Latarka za maskę. W sumie nie potrzebujemy moim zdaniem aktualnie maski, skoro i tak nie planuję wychodzić. No proszę, dobiliśmy targu. Mapę w ogóle znaleźliśmy jeszcze. A, bo kot znalazł mapę, lol, co? A, znalazł kolejną mapę, no to fajnie, fajnie. Odwodnienie, wygłodzenie, odwodnienie. Odwodnienie pierwszego fazy jest dopiero. Tylko najgorsze, że nie ma kota apokalipsy, a cały czas próbuję, żeby się zaczęła, bo to musi się jakby chyba czas jakiś upłynąć, co nie? Żeby była koto apokalipsa. Odwodnienie na pewno. Odwodnienie. Widzisz to, co stracone, odzyskane, widzę. Dobra, trzeba iść na wyprawę, bo się coraz gorzej robi. Ta, Ted, pójdziesz na wyprawę, nie ma co. Dobra, posłuchajmy radia, zobaczmy, co tam ciekawego w radiu. Dzień 70. Ted, idź poszukaj czegoś na mapie. Tutaj chodź, może coś fajnego znajdziesz. Mary Jane zostanie, znaczy nie, Dolores zostanie. Skiny latarki mogę zmienić, a zobaczmy. O, mogę, faktycznie, fajne. Dobra, Ted, idź na wyprawkę. Nie no, puszczam, tylko teraz stwierdziłem, że puszczę Teda, bo Dolores nie ma uczulenia na koty. Możemy to zrobić, ale absolutnie to nie ma żadnego znaczenia. 73 dzień. I tak Ted nie przeżyje, on nie jest najgorszym w tych poszukiwaniach. Takie mam wrażenie przynajmniej. Wygłodzenie, pierwszy poziom dopiero. Dziś tułacz przytułał się z powrotem do naszego schronu. Przytułał? Dziś tułacz? Dźwigając na plecach butle pełną wody. O, miło w sumie, że wody nam przytygował. Czyli kamień szczęścia zadziałał. Wow. Niezła akcja ogólnie. Dobra, zróbmy to. No jasne, pograjmy tym, bo to zmutowane zwierzątko może nam coś fajnego dać. Tylko musielibyśmy mieć harmonijkę. A, nie mamy harmonijki. A nie, mamy harmonijkę. To chill. Co ciekawe, wygłodzenie. Dobra, dajmy. O, i to jest, zaczyna się wątek z koto apokalipsą. Na słomowisku nieopodal znaleźliśmy coś przypominającego lodówkę. Marzył nam się chłodnik pomidorowy, więc zaciągnęliśmy ustrojstwo z powrotem do schronu. Gdy wciskaliśmy wszystkie guziki naraz, próbując włączyć opcje zimne, Shariko przemknął koło nas i wskoczył do lówki. Prosiliśmy go, by wyszedł, ale skubaniec nie chciał się ruszyć. I teraz zaczną się mnożyć. Znaczy mnożyć, zacznie koło nowe koty przychodzić. I teraz pytanie, jak zrobić kota apokalipsę? Mam po prostu przegrać? Pójść z bunkru? Umrzeć? Jakby...
co zrobić, żeby dostać kota apokalipsę, bo do końca nie wiem, czaty, w sumie. Wiem, że jeśli wszystkie koty przeżyją, to wtedy jest twoja puszystość, coś takiego dostaje. Jest jeszcze inne zakończenie. I teraz już, ale i tak dobry dzień, 76, o bogowie. Koty zaczną się mnożyć i też koty zaczną wyjadać nam zupę. Jak wiadomo, no dużo nie wyjadą, bo zaraz się, no zaraz to się skończy generalnie. Macie chyba zabraknąć zupy, no to dużo łatwiejsze dużo łatwiejsze w ogóle to jest po zadanie. Bo zupy to mi zabraknie zaraz. Peszek, nie ma zupy, kitku. Oczywiście, a teraz przyjdzie zupa, o nie, to był głupi pomysł. O, a kot kwalipsa, udało się, już. Koniec, po prostu. Zgadliśmy, że karaluchy czekają na kolejny koncert, bla bla bla, i dostaliśmy, a za późno. Zostaliśmy wygnani, wypchnięci z naszego domu przez armię tych wstrętnych bestii. Nie mieliśmy już sił, by walczyć o kolejną kroplę zupy. A ostre kły i pazury będą nam już zawsze śnić po nocach. Musimy teraz szukać szczęścia gdzie indziej. Będziemy tęsknić za naszym schronem, oby tym futrzakom nasza zupa wyszła bokiem. O, Ted wrócił i też znalazł zupę. XD w sumie. Koniec. Koniec. No i fajno. Kolejne zakończenie zrobiliśmy. I jakby wątek z kotem można przepędzono na was. Można powiedzieć, że wątek z kotem został wymaksowany. Z kotem już nie będzie nic. W ogóle i tak, tak. No, nic. No, koty są wymaksowane. Jednak wychodzi na to, że warto go brać, bo to dodaje kilka dni fabularnych. I ostatecznie po prostu trzeba się chyba zgodzić. No właśnie nie wiem w sumie, co trzeba z tym kotem zrobić. Chyba trzeba go wziąć i potem już nie otwierać drzwi, kiedy przychodzą do ciebie ten, albo ten naukowiec do ciebie przychodzi, albo ci przebrani ludzie. Mutanta w końcu zrobiłeś? Nie zrobiłem. Nie wyszło po prostu. No i pięknie.